Akcja, uwaga. Losujemy. Dobrze. Pierwsze pytanie. Kto najgorzej gotuje? Ja uważam... Tak. Kogo pokazałeś? Zgadza się? Nie, ja Bartek. A my Łukasz. Nie wiem. I co, kto wygrał? Rzadko przychodzisz do mnie. A sam siebie pokazał, a sam siebie pokazałeś. Ale nie, to jest prawda, rzeczywiście nie przemyślałem, bo Bartek... Bartek w ogóle jeszcze nikt mi nie ugotował nic. Ugotował ci? Robił sushi, się spalił. Z parówką, pamiętam jak mu... Bartek nie zaprosił nas w ogóle, przepraszam. Tak, no. U Bartka się nie byli. Tak, ja też zmieniam ja na Bartek. Coś w życiu zrobiłem. Tak, tak. Coś czyli Bartek. Tak. Losujemy dalej? A wszystkie musimy wylosować? Następne pytanie. Hostessa losuje. Uwaga. Kto jest najbardziej rozpoznawalny na ulicy? Bartek. Jak u pani Marzena. Nie, może... O tak. Nie do tego. Ja nie wiem, kurde, sam. Niech ma synek. Ja dałem Robert. Niech ma. Ty dałeś co tam? Co dałeś? Łukasz. No, się nie zgadza, no. Po prostu... Ja bym dał siebie, ale mi tak głupio. Samo jak Robertowi. No nie no, jest najbardziej charakterystyczny, ma brodę, no, a Robert już jest starszy, więc mnie jest rozpoznawalny. No dobra. Nie tracimy czasu, następne pytanie. Kto jest najbardziej romantyczny? Kto jest najbardziej romantyczny, proszę. Nie wiem, kto jest najbardziej romantyczny. Ty robisz kolację. Ja daję, ja myślę, że każdy po trochu jest trochę romantyczny. Dam Łukasza, Roberta, Bartka i siebie. Tak. Jesteśmy po prostu... Tak. No każdy, no. Jesteśmy artystami, więc jesteśmy trochę romantyczni. Bartek romantycznie śpi w busie. No. Chociaż w sumie Bartka bym skreślił, bo Bartek jednak śpi, no to bez Bartka. Dobra. Next. Do kogo najtrudniej się dodzwonić? Ja myślę, że do Bartka. Kto ma wyciszony telefon, a kto to? No, nasza kobita, która ma zawsze schowany telefon, nie słyszy. A nawet jak nie słyszy wyciszony, to z drugiej strony śpi, więc jak ma odebrać? On ma wiecznie małe dzieci i musi mieć cichy telefon. Tak, Bartek, tu się zgadzamy wszyscy. No, jednogłośnie. No. Kto najczęściej wydaje pieniądze na głupoty? No nie wiem, ja tu tam, nie wiem, Łukasza. No. Ale nie wiem, no dla niego uwielbiam. To nie są głupoty. Są gadżety, dla mnie głupoty, to są po prostu super fajne, wypasione z kosmosu rzeczy. No, a dla nas głupoty. No. Ale zgadzamy się, jednogłośnie, dobrze, fajnie. Kto zjadł dzisiaj najwięcej pączków? O, dobra, ja jeszcze jednego. A ja nie. Jednego, Bartek jednego. No to porówno, beze mnie, bo ja jeszcze nie zjadłem, ale przede mną jest. Bez Mateusza teraz. No, beze mnie. Łukasz, Robert. Ale zaraz to się zmieni, za 10 minut. Next. Kto najdłużej przegląda się w lustrze? No nie wiem, kto się najdłużej przegląda. Ja myślę, że Bartek. ja też myślę, że Bartek. Bartek najdłużej się przegląda. Zawsze jak wstaje, to się przegląda w lustrze i jak zasypia, też się przegląda w lustrze. Tak. Ewidentnie Bartek. Na pewno by się z nami zgodził. Kto ma najwięcej selfie w telefonie? O, no to jest dużo. To Bartek. Zdecydowanie Bartek. Swoje zdjęcia ma i jedzenia, bo on jedzenie. On i on tylko się liczy. Tak. On dużo ma selfie z golfa. Tak, golfu. Zdecydowanie Bartek wygrywa ten ranking. Kto ma największe powodzenie płci przeciwnej? No tu Bartek na pewno jest. Myślę, bo... Mateusz. Zwłaszcza u tej starszej. Tak. Kto Mateuszowi wysyła wina z Niemiec? Mateuszkiem każdy chce się zaopiekować. No dobra. Ja daję wszystkich, ale daję też Bartka. I Roberta daje. Daję wszystkie. I Łukasza. Kto się boi horrorów? Bartek. A
Ale to na serio. Tak? No on nie ogląda Chorób. A ja też nie oglądam. Ale ja też nie oglądam, więc ale nie, że się boję. Jakoś mnie źle nastrajałem, ale to siebie no, pokażę. A on... Bartek nie, że się boję, tylko po prostu... Ale Bartek, to fakt. Bartek się boi. Dołują mnie po prostu. Ostatnie pytanie. Kto jest najlepszym kierowcą? O, Zbyszek. Zbyszek. Nie ma go tu. Nie mamy go tutaj. Zbyszek to jest nasz reżyser światła, dźwięku, nasz kierowca jest najlepszy. Jest po prostu Januszem Szos. Tak. Jest najlepszy kierowca, bo jeszcze my wszyscy żyjemy póki co. I to świadczy o tym, że no, a było już w różnych sytuacjach byliśmy. No różnych. Już dzięki niemu właśnie zmasakrowaliśmy kosz na śmieci kiedyś. Tak. Ale nic się nikomu nie stało. No to tyle. Mamy kamerę w aucie, ale on nie zawsze jej używa. Tak. Nie, Janusz. Przede wszystkim, czyli Zbyszek to Janusz. Janusz tak. To Zbyszek, to na niego stawiamy. Tak. A kto najlepiej przeprowadza wywiad sam ze sobą? My! Kabaret Młodych Panów, pozdrawiamy.